Witajcie na moim kanale w strefie rekinów. Dzisiejszą gwiazdą jest BMW M535i. Zaprosiłem do tego odcinka właściciela pojazdu, Bartek. Dzień dobry, witam. Znamy się jak długo? No chyba 15 lat dzisiaj, żeśmy policzyli. Czyli tak długo jak mam swoją szóstkę. Bartek w ogóle pomagał mi w postawieniu pierwszego podnośnika w warsztacie. Tak, tak. To jeszcze nawet nie w tym miejscu. Ale też w Raszynie, jeszcze po nocach jeździliśmy po cement, po piach, bo nam zabrakło. Nie obyło się bez mandatu, no to taka przygoda sprzed 15 lat. A wszystko to było o 3 w nocy, chcę tak, wam powiedzieć, tak, tak. Bo warsztat musiał działać. Musiałem zarabiać pieniądze na to wszystko. Zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o rekinie, o twojej przygodzie, to Bartek powie wam, dlaczego się dzisiaj spotkaliśmy w ogóle. No wolałbym się w innych okolicznościach spotykać. Niestety musiałem Adama odwiedzić z przyczyn awaryjnych. W poniedziałek wybrałem się z moją dziewczyną do księgowej po faktury. Wjechałem na osiedle nie tą drogą, którą powinienem, drogą polną. Tam czekał na mnie kamień, zawadziłem miską. Krótka historia. Miska pękła, oleju brak, laweta i do Adama. No dobra, to bierzemy się za wymianę miski. Zrobimy jeszcze jakieś inne tam czynności. Wiem, że czujniki chciałeś wymienić, inne czujnik rzeczy. Położenia. Przy okazji to wszystko zrobimy. Jak to wszystko zrobimy, pojedziemy na jazdę testową i opowiemy całą historię związaną z tym autem. Będzie też Kamil, który zada pytania, które napisaliście pod postem, pod którym zaprosiłem was do tego odcinka. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Podwieszony, zostało nam opuścić belkę. No i wyjmujemy miskę. Teraz przerwa na kawę i krótka opowieść. Bartek nam powie, jak w ogóle zakupił ten samochód, jak to się w ogóle zaczęło. To nie jest mój pierwszy samochód. Moim pierwszym rekinem był E28 też, tylko miałem E28. Żeby nie przedłużać, diesel, pojeździłem nim chyba pół roku. Strzeliła głowica. Samochód poszedł do sprzedania, znalazł się kupiec. Następnym E28 było 520. Bardzo fajny samochód, bardzo fajnie się jeździło z automatem trzybiegowym. 3 HP. O, dokładnie, 3 HP. I coś mi naszło, że brakuje mocy, więc zacząłem modyfikować. Silnik M30, 3,5 litra. No i uznałem, że to chyba nie jest to, że chyba nie warto inwestować w samochód, który jest tak na dobrą sprawę takim szczepanem, kudlem, jak zwał, tak zwał. To się nie kalkuluje. W przyszłości ten samochód nie będzie miał żadnej wartości. I pamiętam, kiedyś trafił mi się właśnie ten samochód w stanie zgoła innym niż teraz wygląda. Pojechałem go oglądać na Mazury i nie byłem do niego przekonany. Wtedy wykonałem do mojego dobrego kolegi telefon. Opisałem mu, jaki jest samochód, że czerwony, że trochę brzydki, że powinien wychodzić, że to jest 218 koni, czyli ten jakby najmocniejszy M30. No i telefon do kolegi: słuchaj Adam, jest taki samochód, co myślisz? Brać! No i samochód kupiłem, nabyłem. Trochę się zeszło przy remoncie, bo samochód został odrestaurowany od
rozebrany w ogóle do pierwszej śrubki, wszystkie maty zerwane i od zera został złożony. Zajęło mi to 7 lat, ale myślę, że warto było. No tak. Ja chcę wam tylko powiedzieć, że marzeniem każdego rekiniarza jest mieć rekina z dużą szóstką, tak? Z dużą szóstką. No to jest podstawa. Tak. Diesel mała szóstka, M20 mała szóstka, tak. M30 to jest po prostu coś, tak, co każdy rekiniarz chce mieć. Tak. Tu jednej rzeczy chcę powiedzieć, bo jak składałem samochód, zresztą Adam bardzo dobrze o tym wie, wszystkie części, co tutaj było wkładane, BMW ASO, a żeby było troszeczkę taniej, no to Adam, kupiłbyś to, kupiłbyś tamto i wysłałem po prostu zamówienia w Wordzie, strony całe szły do Adama i po prostu z pudełkami wyjeżdżałem i montowałem części. Moim założeniem było, że jak samochód złożę, to absolutnie nic nie będzie się w nim psuć. Klasyki mają to do siebie, że zawsze coś się stanie, zawsze jakaś mała rzecz, czegoś nie wiem, coś przeoczyłem, czegoś akurat mojej rzeczy nie wymieniłem na nową, bo to też nie jest sztuka, bo to naprawdę worek pieniędzy. On zawsze da znać o sobie i gdzieś tam coś, no po prostu piarnie. Ale to są klasyki, no. Są ułomne, ale za to je kochamy i naprawdę dają ogromną frajdę z jazdy. Znaczy, ja jeszcze dodam jedną taką rzecz. Kiedyś taki mój znajomy się spytał, nie boisz się jechać do Portugalii, a jak coś się zepsuje, to co zrobisz? On mówi, no jak to zrobię? Naprawię w drodze. To jest samochód, który można naprawić w drodze. Tak, to prawda. Nowy samochód się zepsuje, no to tak Laweta. Bez komputera się Laweta. Nie da. Pchnąć się go nie da, bo skrzynia biegów zablokowana. A rekina naprawdę i generalnie można też podjechać gdzieś za granicą, gdzieś jakiś chyba, mechanik coś tam zawsze. Chyba, że rozwalicie skrzynię. Laweta. Albo miskę. Znaczy miskę, przepraszam, dokładnie. Laweta. No. Tak, dokładnie. Tak. No dobra, zabieramy się do roboty i wszystkiego dowiecie się w dalszej części odcinka. Dokładnie. Tam z kabelkami mieliśmy mały problem. Mały, ale ogarnięty. Ogarnięty, olej nie cieknie. Zapraszamy was w podróż E28. Dokładnie, jedziemy. Dawno nie jeździłem E28. Ja też. Jako pasażer. Nie jechałeś, co? Na początek. Jaka jest różnica między E28 M535i a E28 M5? Zasadnicza. Kryje się pod maską, jest to przede wszystkim serce samochodu, czyli silnik. Aczkolwiek tutaj warto wspomnieć, myślę, o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo oczywiście nie można powiedzieć, że M535 to jest takie słabsze M-Power, czy nie wiem, co tam jeszcze wymyślić. 35 nie jest samochodem M-Power. Aczkolwiek, i tutaj chciałbym to też powiedzieć, bo wiele osób, nie wiem, czy trudno informacje znaleźć w internecie, ale nie wiedzą tego, że zanim powstało E28 M5, to pierwszą piątką, która w ogóle dostała znaczek M, ponieważ właśnie to inżynierowie z BMW M Motorsport już nad nią pracowali, to było E12. Bodajże produkowana, to nie jestem pewien, chyba tylko przez rok czy dwa lata. Później jakby kontynuacja była tej linii właśnie M535 w przypadku E28 od 85 roku do 87. I była to też przez krótki okres czasu topowa wersja.
usportowiona, o obniżonym zawieszeniu, znacznie lepiej wyposażona, w pakiecie właśnie inne zderzaki, przód, tył, progi też, fotele Recaro, znaczy sportsice, przepraszam, w środku, ale rzeczywiście to sztandarowy model BMW M-Power w przypadku piątki miał premierę w 1984 roku, bodajże tak samo chyba jak E24. Tak samo jak E24. I od kiedy zostało wprowadzone na rynek, tym samym zostało wyeliminowane M535 i już do dzisiaj mamy M5 jako rasowy topowy. Różnic oczywiście jest znacznie więcej, no to jest tylko kwestia silnika, inny układ hamulcowy, grubsze stabilizatory. No, jest takich technikali znacznie więcej, ale rzeczywiście to, co najważniejsze, to silnik. Tutaj mamy tak na dobrą sprawę standardową jednostkę wolnosącą M30, 3,5 litra. W przypadku M5 było to już M88, 286 koni, które też zostało zaszczepione z M1 po drobnych modyfikacjach. Tak, jeżeli to się mylę, to mnie popraw. To było M88 łamane przez 3. No dokładnie. A w wersjach amerykańskich i po prostu była okrojona moc, tam było 256 koni. Tak. Teraz tak, odnośnie kombi, słuchajcie, no kombi to nie jest fabryczny produkt, to po prostu była taka firma w Niemczech, nazywała się Miller i to była firma, która przerabiała sedany na kombi, tak samo było Z23, były wersje kombi i to były wersje przerabiane przez firmę Miller. I tyle na temat Touringa. BMW nigdy nie wyprodukowało kombiaka. Tak nie jest. Wyszło. Następne pytanie, tu bardziej do Bartka. Bardzo jestem ciekaw, jak właściciel wszedł w posiadanie tego super sprzętu oraz w jakim stanie był samochód na samym początku tej przygody. W stanie był takim, że nie nadawał się do jazdy, ponieważ samochód kupiłem bez silnika. Kupiłem bez silnika dlatego, ponieważ poprzedni właściciel, że tak to ładnie ujmę, miał marzenia driftowe. Oj, najgorsze co może być. Także samochód kupiłem obklejony, w róże naklejki, bez silnika, bo z tego co się dowiedziałem, korba wyszła bokiem. Także na dobrą sprawę kupiłem wypatroszony samochód. Znaczy komplet oczywiście, nie wiem, wnętrza wszystkiego to dostałem razem z samochodem, ale samochód nie nadawał się do niczego. Że samochód został kupiony, od razu został rozkręcany. Jakby przeznaczenie było jedno, remont od zera. Nie dało się tym jeździć. Dopiero kupiłem w 2007 roku, a samochodem wyjechałem bodajże w 13 roku czy 14. Chcę wam zaznaczyć bardzo ważną rzecz, co tu jest oryginalnego w tym aucie, a jest rarytasem. Jest to szklany szyberdach. Tak, rzeczywiście rzadkość. Szklany szyberdach to rzadkość. Znaczy w ogóle samochód mi się trafił bogato wyposażony, bo jest tempomat, jest klimatyzacja, jest szklany szyberdach, są elektryczne wszystkie cztery szyby. No takie rzeczy, które w M535, bo na standardzie, jak chociażby ABS, o tym nie będę wspominał, to był standard. Ale rzeczywiście ma tam trochę dodatków. Kolor? Nosiłem się z zamiarem, żeby go przemalować. Jak kupowałem ten samochód, strasznie mi się nie podobał. Dzisiaj osobiście uważam to za jego zaletę, być może się przyzwyczaiłem. Bo rzeczywiście samochodów BMW w ogóle w kolorze czerwonym jest bardzo mało. Dzisiaj mogę powiedzieć, że Cinoberot, bo tak nazywa się oryginalnie kolor, tych samochodów po prostu nie ma. Ciężko znaleźć. Okej, to jest jeszcze pytanie. Co właściciel zmienił w aucie pod swój gust? Ale rozumiem, że nie musiałeś dużo zmieniać, bo budowałeś auto od podstaw, a wersja była bogata. Tak, znaczy zmieniłem, zawsze miałem na tym punkcie hopla. Tu się przyznam, że dzisiaj już bym tego nie robił, bo bym zostawił sobie takiego stuprocentową wersję oryginalną. Zmieniłem układ hamulcowy, aczkolwiek nie narzekam. Naprawdę jestem zadowolony. Jest to zaszczepiony, myślę, że miłośnikom marki znany doskonale zabieg. Najłatwiejszy chyba, jaki można wykonać.
układ hamulcowy z BMW E32 750iL. Z przodu zaciski czterotłoczkowe i tarcza wtedy 324 mm. Z tyłu też wentylowana tarcza, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 302 mm średnicy, też wentylowana, już nie pamiętam jaka tam jest grubość. Także to jest jedna kwestia. Oczywiście koła to są 17, także w epoce E28 nie występowały 17-calowe obręcze kół. Silnik jest oryginalny, jedyne co, to też dzisiaj Adamowi wspominałem, kolektory wydechowe, hardcap. Wszystko. Pozostałe, tak jak wyjechał, taki jest. Znaczy te wszystkie modyfikacje, moim zdaniem, które są zrobione, no to są do przywrócenia, tak? Jak najbardziej. Bez problemu, tak samo ja mam te modyfikacje zrobione. Wiesz, obaj jesteśmy fanami motorsportu, uwielbiamy szybką jazdę i jak to mówią, zakręty są dla szybkich kierowców, a proste dla szybkich aut, nie? Tak, dokładnie. Znaczy to jest fajne w tych przeróbkach, że nic nie było przerabiane, nie ma adapterów, nie było spawane, wiercone. Odkręcam zacisk, który jest teraz, przykręcam zacisk, który był oryginalnie. No i po problemie, tak jest. Tak, dokładnie, to samo, nie wiem, no, więcej roboty jest, jeżeli chodzi o kolektory. Tylko żeby kolektory, ja wiem, czy to jest przeróbka. Nie było oryginalnie, no, włożyłem, no bo chciałem. Tak jest. Jakie były dostępne wersje wyposażenia, co można było dobrać do auta? No nie mam przed sobą katalogu, nie uczyłem się też nigdy wyposażenia V28 na pamięć. Troszeczkę może tak ominę odpowiedź, powiem inaczej. Jedziemy samochodem 85 rok. Takie rzeczy jak klimatyzacja, nie wiem, ABS, ile mamy paliwa w zbiorniku, dzisiaj można powiedzieć są standardem, chociaż nie ma tego w każdym samochodzie. Wtedy rzeczywiście w BMW już to było, można było sprawdzić rzeczywiście jakie mamy spalanie i na ile nam starczy paliwa, ile mamy jeszcze w zbiorniku. To wtedy już było. Dostępna, na pewno to też jako ciekawostkę powiem, bo to było dostępne, aczkolwiek ja nigdy na własne oczy nie widziałem, poduszka V28. Kierowcy. Airbag, tak, dokładnie. A tak poza tym? No tempomat jest dodatkową opcją. No pełna elektryka. Bywały też grzane fotele i elektryczne fotele. Elektryczne, tu są manualne, tak. Znaczy Niwo też. Też było. Było, tak, można było, no, też szklany szyberdach. Tak. Także naprawdę ten samochód, znaczy dzisiaj się nie ma czym wstydzić. Oczywiście, że mówimy o w ogóle kilku epokach, jeżeli chodzi o motoryzację, bo ta motoryzacja zmieniła się drastycznie. Kiedyś pamiętam, jak usłyszałem jeszcze odnośnie M535, ktoś tam kiedyś zobaczył mój samochód, o, ale to nie jest prawdziwy M5. Ale rzeczywiście, że nie jest prawdziwy M5. Można powiedzieć, że to jest protoplasta. Pierw było M535, później rzeczywiście już było M5. Inżynierowie zdecydowali się rzeczywiście na włożenie na tamte czasy bardzo mocnego silnika do limuzyny rodzinnej. Tak dzisiaj też na początku pamiętam, jak tu mi musisz Adam podpowiedzieć, nie pamiętam w której trójce, jak 328 weszła, była premiera, to nie było 6 cylindrów, tylko 4 cylindry i turbo. Tak, z turbo i on jest, ma znaczenie 328. Dokładnie. I też miłośnicy marki mówili, o, to już nie jest prawdziwe BMW. Ja osobiście uważam, że to wszystko są prawdziwe BMW. Zmienia się świat, zmienia się zapotrzebowanie, zmieniają się samochody, zmieniają się też pojemności. W latach 70. tu tylko zahaczył o samochód, o którym już powiedział, 2002 TI Turbo. To była jakaś abstrakcja, że w dobie kryzysu paliwowego został zrobiony samochód uturbiony, sportowy, który palił kosmiczne ilości paliwa, ale jednak coś takiego BMW zrobiło. No i wbrew w ogóle zdrowym rozsądkowi. Nawet miał odwrotnie napisany 2002 TI, żeby w lusterko, ktoś na autostradzie, kto zobaczył, od razu schodził temu. Dokładnie tak. Teraz można by powiedzieć bez sensu. Dzisiaj
Rodzin, tak. Jakich mało. Tak. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że w ogóle M5 i M635, jak weszło do produkcji, to były auta tak zwane killer Porsche. Tak, tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak było. No, wiele osób tego nie wie, to można gdzieś tam znaleźć w czeluściach internetu, bo ewentualnie w książkach. Tak, to były na tamte czasy bardzo szybkie samochody. Jest kilka firm, które przez lata robiły swoje dobre silniki. M30 jest tego przykładem w przypadku BMW. Bodajże w Lamborghini kontaczach silnik był chyba pod... V12. Drobne tam modyfikacje były, ale robione przez chyba 20 kilka lat. Tak. M30 w latach 70. jeszcze pod nazwą M90 chyba był produkowany. Tak, tak, tak. Później różne modyfikacje i na twojej szóstej też E34, E32 BMW skończył żywot. Tak jest. Ale bardzo długo. Tak samo jak w Audi pięciocylindrowe silniki, nie? Tak, no to też tak, po prostu dokładnie. Najlepsze silniki, jakie mogły być w Audi. Także tak, ten silnik, no kawał historii, jeżeli chodzi o BMW. Okej, to następne pytanie. Jak już brodzimy wokół E28, to dla kontrastu topowej wersji, jaką jest M535, co sądzicie o wersji 518, 518i? Czy według was jest to wersja, która była zbędna w ówczesnej wersji serii 5? Bo obecnie wielu znawców, w cudzysłowie, mówi, że 4 cylindry to nie BMW. No znaczy, właśnie. Znaczy ja powiem tak, seria 5 to jest taka seria, w której są wszystkie, zawsze były, tak. Wszystkie, cała paleta silników. Dokładnie. I M10, M20, M21, M30, M88. No to jest jedyna seria BMW, która miała całą paletę silników. Znaczy ja myślę, żeby rzeczywiście tak odpowiedzieć obiektywnie na to pytanie, to musielibyśmy spojrzeć w dane sprzedażowe. Zobaczyć, ile 518 się w ogóle sprzedało. Dla mnie, no, każdy BMW jest prawdziwym BMW. Jeżeli jest potrzeba rynkowa i BMW coś robi, to znaczy, że jest to BMW. Ja osobiście akurat 518 nie jeździłem, ale wiem, że M10, i to nie jest też żadna tajemnica, jest szalenie mocnym i szalenie cenionym silnikiem. Modyfikacje miał różne, jeżeli też dobrze pamiętam, tu jeżeli się mylę, to mi Adam popraw, na bazie M10 były robione silniki do Formuły 1. Tak, które osiągały od 600 do 800 to co, bo 4 cylindry koni mechanicznych. Tak, bo co, bo 4 cylindry to już nieprawdziwe BMW? No nie powiedziałbym chyba tak mimo wszystko. Powiem wam taką ciekawostkę. Silniki M10 były specjalnie zostawiane na dworzu, żeby przetrwały zimę, żeby przetrwały upalne dni. I dopiero na bazie tych silników budowano właśnie silniki do F1. Szalenie mocne. Bo chodziło o to, żeby one były wytrzymałe. Może o tym nie wiecie, ale żeliwo, czym starsze, tym lepsze. I po prostu to jest tak jak z hamulcami. Żeliwne hamulce leżakują. I czym dłużej leżakują, tym są bardziej wytrwałe. Tak samo było z silnikami M10 właśnie. Nie wiem. Wyposażenie samochodu, czy silnik w tym przypadku ma swoich amatorów. No, dla mnie 4 cylindry, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że kiedyś rzeczywiście ta szóstka, gdzie V21 też już 320 i już było 6-cylindrowy motor. Z tym się stare, rzeczywiście rekiny stare BMW kojarzy, że z rzędowym 6-cylindrowym motorem. Ale to co, jeżeli są 4, to już nieprawdziwe? A ja jestem ostrożny w tego typu opiniach. No ty wiesz, no M10 to jest okrojona M30, więc to jest po prostu dokładnie, pancerny, dokładnie, pancerny silnik. Dokładnie. No, twardy, nie łamiący się i tyle, nie? Dokładnie tak.
że na tym możemy zakończyć odcinek. Oczywiście zapraszam każdego chętnego, kto by chciał, żeby pojawić się w moim odcinku i porozmawiać o swoim samochodzie. Bardzo chętnie, a tymczasem wszystkiego dobrego, trzymajcie się.